Niedawno przedstawiłem wam SCP-914, czyli maszynę będącą w stanie ulepszyć, zmienić lub rozłożyć dowolny przedmiot. Jak wtedy powiedziałem, istnieje cały dokument zawierający obszerną listę eksperymentów z nim związanych. Jest on ciągle rozwijany, a przeczytanie go zajmuje sporo czasu. Z tej przyczyny materiał, w którym wam go przedstawię, będzie podzielony na części, a to jest pierwsza z nich. Na początku chciałem tylko przypomnieć, że SCP-914 ma 5 opcji. Prymitywny, prosty, 1:1, precyzyjny i bardzo precyzyjny. Każda z nich w określonym stopniu zmienia wsadzony przedmiot. Nazwisko: Dr. Gears. Data: 2000 roku. Ilość i opis przedmiotów: 4 zegarki kieszonkowe należące do doktora Gearsa. Wejście: 1 pozłacany zegarek kieszonkowy. Ustawienie: precyzyjne. Wyjście: mały mechaniczny ptaszek. Gdy naciśnie się jego ogon, śpiewa jak drozd. Wejście: 1 pozłacany zegarek kieszonkowy. Ustawienie: precyzyjny. Wyjście: zabawkowy, mechaniczny silnik pociągu. Wejście: 1 pozłacany zegarek kieszonkowy. Ustawienie: precyzyjny. Wyjście: miniaturowy, w pełni sprawny zegar stojący. Wejście: 1 pozłacany zegarek kieszonkowy. Ustawienie: precyzyjny. Wyjście: mała metalowa rzeźba przedstawiająca pianino. Notatka doktora Gearsa. Wygląda na to, że mamy do czynienia z ogromnym zakresem losowości, kiedy SCP-914 udoskonala przedmiot. Jednakowoż wydaje się zachowywać pewne elementy oryginalnej konstrukcji, w tym przypadku mechanizmy trybikowe. Nie jest to zasada, to duża szansa. Przerób sztabkę metalu, to najprawdopodobniej dostaniesz prosty metalowy przedmiot zamiast silnika spalinowego. Oba warianty są jednak możliwe. Nazwisko: Dr. Gears. Data: ilość i opis przedmiotów: 3 kopie pełnej dokumentacji, fotografii i dzienników badawczych związanych ze SCP-914. Wejście: 1 kopia dokumentacji SCP-914. Ustawienie: 1:1. Wyjście: folder zawierający całą wprowadzoną dokumentację, ustawioną w porządku chronologicznym. Wejście: 1 kopia dokumentacji SCP-914. Ustawienie: precyzyjny. Wyjście: licząca 400 stron książka w twardej oprawie. Brak diagramów, wykresów, zdjęć i innych wizualnych form prezentacji danych. Strony wydają się być całkowicie czarne, ale pod mikroskopem okazuje się, że każda pokryta jest przez około 20 tysięcy znaków. Tekst nie jest powiązany z żadnym znanym stylem pisma. Nie jest również liniowy, ze zdaniami, na które składają się pojedyncze znaki rozrzucone po różnych stronach. Każda sentencja wymaga niezwykle skomplikowanej formy do rozszyfrowania, przy czym dla każdej wymagana jest unikatowa. Notatka. Obecne wysiłki w rozszyfrowywaniu dostarczyły 2 częściowo przetłumaczonych zdań po 225 godzinach pracy. Przedmiot zdaje się być zapisem wewnętrznej struktury SCP-914. Wejście: 1 kopia dokumentacji SCP-914. Ustawienie: bardzo precyzyjny. Wyjście: pojedyncza kartka papieru. Waży dokładnie tyle samo, ile wprowadzona dokumentacja. Kartka wydaje się być pojedynczą stroną wprowadzonej dokumentacji SCP-914, jednak kiedy obróci się ją na drugą stronę w prawo, ukazuje kolejną stronę dokumentacji. Po obróceniu w lewo, druga strona jest poprzednią stroną zgodnie z kolejnością wprowadzonej dokumentacji. Nie zawiera żadnej dodatkowej treści, ale przedmiot ten jest o wiele łatwiejszy do przechowywania, nawet jeśli wymaga więcej czasu do przeglądania. Wiadomość od generała: to sobie robi z nas jaja, wiecie o tym. Nie obchodzi mnie to, czy zostało udowodnione, że to nie jest świadome, ale urządzenie śmieje się z nas. Notatka doktora Gearsa. Wygląda na to, że ciężko określić znaczenie ustawień precyzyjny i prosty. Maszyna zdaje się być w stanie przerobić przedmioty w oparciu albo o poziom skomplikowania, utracie entropii towarzyszy wzrost połączeń między komponentami i lub nabycie subtelnego znaczenia, albo przez uproszczenie.
rozdzielenie na podstawowe surowce i utrata znaczenia. Nazwisko: dr Grangan. Data: ilość i opis przedmiotów: 5 zwłok dorosłych mężczyzn. Wejście: jedne zwłoki. Ustawienie: prymitywny. Wyjście: stos ludzkich szczątków. Kończyny, organy i kości wydają się brutalnie oddzielone od siebie przez rozerwanie i wysoką temperaturę. Wynik opisany jako niepokojący. Wejście: jedne zwłoki. Ustawienie: prosty. Wyjście: stos ludzkich szczątków. Organy i kości zostały usunięte za pomocą jakiegoś ostrego narzędzia. Skóra, układ nerwowy, pokarmowy i oddechowy zostały usunięte bez uszkodzenia żadnych tkanek. Wynik zamrożony do dalszych badań. Wejście: jedne zwłoki. Ustawienie: 1:1. Wyjście: jedne zwłoki azjatyckiej kobiety. Oryginalne ciało należało do rasy kaukaskiej. Wejście: jedne zwłoki. Ustawienie: precyzyjny. Wyjście: zwłoki zawierające SCP-008. Obiekt natychmiast spalono. W tym miejscu chciałem dodać, że SCP-008 jest swego rodzaju wirusem zombie. Wejście: jedne zwłoki. Ustawienie: bardzo precyzyjny. Wyjście: zielona maź. Właściwości i struktura chemiczna identyczna z SCP-447-2. Informacja: z rozkazu O5 w SCP-914 zabronione jest testowanie zwłok, aby zminimalizować szansę kontaktu SCP-447-2 z martwym ciałem. Jakby ktoś nie wiedział, SCP-447 to zielona kula emitująca zieloną maź, nazwaną właśnie SCP-447-2. Nie może ona mieć pod żadnym pozorem kontaktu z martwym ciałem. Urosło to już nawet do rangi mema. Nazwisko: dr Auros. Data: 2000 roku. Ilość i opis przedmiotów: jedna tabletka SCP-500. SCP-500 jest lekiem zdolnym wyleczyć każdą chorobę. Wejście: jedna tabletka. Ustawienie: precyzyjny. Wyjście: jeden rzeźbiony metalowy medalion, obecnie oznaczony SCP-427. Nazwisko: dr Zemilia Cenh. Data: 2000 roku. Ilość i opis przedmiotów: 2 identyczne wisiorki z drewnianym krzyżem, 3 cale długości. Wejście: jeden krzyżyk. Ustawienie: prymitywny. Wyjście: jeden fragment drewna o tej samej masie, cięty z trzech stron. Może stanowić fragment większego krzyża. Wejście: jeden krzyżyk. Ustawienie: precyzyjny. Wyjście: jeden drewniany krucyfiks z misternie wyrzeźbionym wizerunkiem Jezusa Chrystusa. Notatka dr Cenh. To może sugerować, że SCP-914 rozumie pojęcie religii. Wymagane będzie przeprowadzenie większej ilości eksperymentów z użyciem przedmiotów związanych z religią. Ten test może wskazywać na to, że SCP-914 rozumie, w jakim celu używane są przedmioty, które otrzymuje, a nie tylko ich zwyczajne funkcje. Zalecam eksperymenty z lekami powiązanymi z efektami placebo, aby ustalić, czy produkt wyjściowy będzie zapewniać rzeczywiste medyczne rozwiązanie problemów. Dr. Pyrus.